Gmina Radoszyce przekazała 150 tysięcy złotych na dofinansowanie poradni ginekologicznej w Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Radoszycach. Burmistrz Michał Pękala oraz dyrektor placówki zdrowotnej Halina Budkowska opowiedzieli o wsparciu finansowym dla ośrodka. Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radoszycach otrzymał dofinansowanie od gminy na rozwój poradni ginekologicznej. Decyzja ta była wynikiem spotkań w ramach Funduszu Sołeckiego, na którym wspólnie stwierdzono potrzebę wsparcia finansowego poradni. Zgodę na dotację wyrazili także radoszyccy radni. Wspólnie z Ośrodkiem Zdrowia, wspólnie z panią dyrektor zdecydowaliśmy, że idziemy w kierunku ginekologii. Przede wszystkim, szanowni państwo, to było pokłosie spotkań wakacyjnych, bo w wakacje były spotkania ze wszystkimi sołectwami. W ramach Funduszu Sołeckiego spotykaliśmy się z mieszkańcami i tam na spotkaniach w 90% właśnie usłyszałem, że brakuje nam tu ginekologii. Poprzednie lata zrobiliśmy kontrakt rehabilitacyjny, teraz krok na ginekologię. Przekazaliśmy, za co bardzo dziękuję radnym, 150 tysięcy właśnie do Ośrodka Zdrowia. Dofinansowanie jest początkiem dalszego rozwoju placówki, która, aby móc otrzymać kontrakt ginekologiczny od Narodowego Funduszu Zdrowia, potrzebuje nowego wyposażenia medycznego. Otrzymane pieniądze zostaną przeznaczone na zakup aparatu USG, a pozostały sprzęt będący wymaganym do uzyskania kontraktu zostanie nabyty ze środków zakładu. Środki kierujemy na zakup aparatu USG. Pozostały sprzęt, który jest niezbędny do wystąpienia o kontrakt na ginekologię, zakupimy z własnych środków. Obecnie kompletowana jest niezbędna w zakładzie aparatura, a gmina Radoszyce, jak i Ośrodek Zdrowia liczą na uruchomienie przychodni w przeciągu kilku najbliższych miesięcy. Jest to efekt wsłuchania się w głosy i potrzeby mieszkańców i myślę, że jest to bardzo ważny krok zmierzający do poprawy świadczeń w naszym ośrodku. Jak przekazują nam władze gminy Radoszyce, inwestycja w ginekologię ma być nie jedyną. W przyszłości tamtejszy ośrodek zdrowia ma mocniej stawiać na inne specjalistyczne dziedziny medycyny.